Cześć, witam Was w moim kolejnym, 16 vlogu. Jak ten czas leci? Dzisiaj będą dwa, można powiedzieć, króciutkie filmiki. Jeden to jest z naprawy spłuczki, tam klient rozebrał, myślał, że sam naprawi, nie potrafił złożyć. No w sumie nie naprawił, tylko jeszcze pogorszył. To jest spłuczka do zabudowy. Także tam było tylko składanie generalnie. No i druga to co wcześniej mówiłem, co miałem robić. Tam zimna woda leciała normalnie, ciepła psiurkała. Jak się okazało, poleciał syf, brud z rury i no, trochę pozapychał i głowice, i zawory, wężyki, także te dwa, w sumie te dwie roboty były, ale z tego coś tam na pewno wyjdzie jakiś filmik. Także no, uczestniczycie w tych moich pracach, nawet jak są jakieś drobne, to myślę, że warto pokazywać. Także cóż, zapraszam do oglądania i oczywiście do subskrybowania i na kolejne moje vlogi. Do zobaczenia. No cześć, witam Was w kolejnym dniu pracy z cyklu Pierdółki do zrobienia. Dzisiaj moi drodzy, mamy tak. Jakiś tam problem jest ze spłuczką do zabudowy. Nie wiem, czy to się uda naprawić na miejscu, czy trzeba będzie ściągać części. No zobaczymy na miejscu, o ile oczywiście klient pozwoli nagrywać. Druga robotka to to, co miałem wczoraj zrobić. No, czyli z kranu leci normalnie zimna woda, a ciepła ledwo psiurka. Podejrzewam, że być może jest głowica zapchana brudem, kamieniem. No ale okaże się na miejscu. No i dzisiaj chyba tyle na razie. No, o ile nic oczywiście nie dojdzie, bo u mnie to taka loteria jest. Nie ma, nagle się telefony rozdzwonią i jeżdżę do wieczora. No ale jak będzie, to zobaczymy. Powiem szczerze, że dzisiaj mam takiego trochę lenia, przyznaję się, i nie bardzo chce mi się dzisiaj pracować. No, ale są takie dni, chyba każdy z nas takie ma. Także jeśli nic nie będzie, to szybko wrócę. Będę miał czas na montowanie filmików dla Was. No ale zobaczymy, dobra. Pojedziemy na ten pierwszy adres teraz i cóż, zobaczymy się na miejscu. Pracę zaczynam standardowo od oględzin. Poprawień, to co nie działa, co było źle złożone, jak mówiłem tutaj. Po kimś, dokładnie po właścicielu, zrobienie to, że tak, nie wiem jak to nazwać, po prostu jest najgorsza robota, jak ktoś tam grzebie i potem to naprawiać. Druga sprawa, że jak widzicie, tam jest strasznie mało miejsca, tak w sumie większość się robi na wyczucie. Najpierw ustawiam pływak na zaworze napełniającym, bo był za wysoko podniesiony i woda się przelewała do muszli. Teraz odkręcam zawór, bo był do połowy odkręcony i po prostu gwizdał, można powiedzieć, że gwizdał, jak się woda napełniała, bo syczał, gwizdał. No i jeszcze kolej poustawianie zaworu spustowego i całego mechanizmu zaworu spustowego.
założyć w sumie klapkę, przyciski sprawdzić i po robocie. Tu jak widzieliście, w sumie był drobiazg, tu chodziło o to, że klient próbował sam sobie naprawić spłuczkę, bo mu tam coś nie spłukiwało. No rozebrał i nie potrafił złożyć. No w zabudowach to się dość często zdarza, także też mi się często trafia właśnie takie coś, że ktoś próbuje sam naprawić i później koła porozłoży i nie potrafi złożyć, także tu akurat nie było nic, że tak powiem, wyłamane, uszkodzone, tylko po prostu ktoś rozłożył i nie potrafił złożyć, także była drobna. Teraz właśnie jedziemy do tego kranu, gdzie zimna woda leci normalnie, a ciepła woda, no tak to pani powiedziała, ledwo psiówka. Także zobaczymy, co tam jest i no cóż, do zobaczenia na miejscu. Tutaj zaczynam od demontażu uchwytu, bo muszę zdemontować głowicę, bo tak wspominałem, tu akurat z ciepłej wody praktycznie w ogóle nie leciała ciepła woda, zimna woda leciała normalnie. Czyli wyciągam zaślepkę imbusem, w środku jest taka śrubeczka na imbus, ją trzeba poluzować, ściągamy uchwyt, osłonę. Teraz kluczem lub żabką trzeba odkręcić śrubę, która trzyma całą głowicę, trzyma, dociska, czyli wystarczy poluzować ją właśnie kluczem lub żabką, a potem tą śrubę swobodnie można ręką wykręcić. No i cała głowica wychodzi. To odkładamy na bok, biorę nową głowicę. Bo trzeba patrzeć, żeby są takie dwa bolce, żeby one weszły w otwory w baterii. Teraz odwrotnej kolejności przykręcamy śrubę. Należy pamiętać, żeby ją z wyczuciem oczywiście dociągnąć, bo jeśli nie, to będzie ciekła. Na razie bez osłonki, tak luzem zakładam uchwyt. Jeszcze będę sprawdzał, czy nie ma wycieków. Teraz pora wyczyścić, podkamieniać zawory i wężyk pod zlewem. Czyli odkręcam wężyk od zaworku. Tutaj trochę wody zawsze zostaje, jak już wcześniej mówiłem. To jakąś miseczkę, garczek, żeby to nie leciało gdzieś tam do szafki, na podłogę, to podstawić miseczkę, to resztka wody po prostu zleci do miseczki. Teraz odkręcam zawór. Ogółem ciężko pokrętło całe ciężko chodziło. Zobaczę, czy z tego zaworu coś będzie, czy trzeba będzie nowy zawór. Tutaj oczywiście wyczyściłem ten zawór, przewinęłem na nowo i
z powrotem wkręcam, bo po przeczyszczeniu zaczął działać normalnie. Oczywiście tam wężyk, tam było też wężyku sitko, przeczyściłem. Teraz dokręcić to do zaworku, żeby oczywiście wycieków nie było. No i zamontować z powrotem syfon, bo tutaj musiałem zdemontować. No, gdyż przeszkadzał w demontażu zaworku, bo to wszystko było bardzo blisko siebie. No, jeszcze szczypcami dokręcam nakrętki. Teraz już skręcam cały uchwyt z tą osłoną, czyli dokręcam imbus, żeby rączka od mieszacza nie wypadała. No i zaślepka. W sumie można, jak widać, z jednej... Jeszcze tutaj sprawdzę oczywiście, czy nie ma nigdzie wycieków pod zlewem. No i sprawdzam tutaj, jak widać, teraz z jednej i z drugiej strony, czyli zimna i ciepła, leci w tym samym tempie, jest zrobione i po robocie. No i tak, moi drodzy, tak jak widzieliście, tutaj trzeba było wymienić głowicę w baterii, bo kamień, piasek, rdza to stary budynek, stare rury i pozapychało głowicę ceramiczną i tam przy zaworze, przy wężyku, także trzeba było to wszystko powyczyszczać z tego kamienia, z tej rdzy, perlator, czyli te końcowe sitko na kranie. No i teraz już woda leci normalnie, tak podejrzewałem, że to będzie głowica, chociaż nie podejrzewałem, że będzie jeszcze przy zaworku i przy wężyku zabite. No tam niezły syf z tej rury musiał polecieć, żeby aż tak pozabijać wszystko. No ale summa summarum, woda już leci tak, powinna lecieć. I no cóż, na dzisiaj tyle. Więcej już mi się dzisiaj nie chce robić. Robię sobie wolne, jadę do domu, a jutro od nowa Polska Ludowa, czyli jakieś tam mam, już mam jakieś tam zlecenia na jutro. Jakieś tam gniazdko naprawić, jakieś tam drzwi wyregulować, czy coś w tym rodzaju, także cóż, dzisiaj regeneruję się, tak mówiłem rano, mam lenia potwornego, dzisiaj nie chce mi się potwornie pracować, także zwijam mandżur i jadę do domu. To, czyli co, no kończę. Oczywiście zapraszam na kolejne vlogi. Dzięki za oglądanie, komentowanie, subowanie i tak dalej, i tak dalej. No cóż, pozdrawiam, do następnego vloga, cześć.